Cześć. W pierwszej części filmu o przygotowywaniu wina z koncentratu soku winogronowego Merloni wspominałem Wam, żeby bardzo ostrożnie otwierać karton z koncentratem, gdyż możemy ten karton wykorzystać w przyszłości do serwowania wina. Aby to zrobić, musimy zaopatrzyć się w sklepie w torbę z kranem, która doskonale pasuje do tego kartonu. Torba z pudełkiem tworzy tak zwany system bag-in-box, czyli torba w pudełku. Zaraz Wam zademonstruję, jak to działa. Kran wyciągamy z torby, a następnie torbę musimy umieścić w pudełku. W pudełku przygotowany jest specjalnie wycięty otwór z miejscem na kran. Karton otwieramy. I umieszczamy w środku torbę w miejscu na kran. Teraz możemy przystąpić do nalewania wina. Przed pierwszym użyciem kran należy odbezpieczyć. I tak przygotowany jest gotowy do serwowania wina. Wino w torbie może być przechowywane przez bardzo długi okres czasu. Podczas nalewania wina do kieliszków ciśnienie atmosferyczne zgniata torbę, a cały system nie pozwala, by powietrze dostało się do środka, przez co wino przez cały czas zachowuje swoją świeżość. Torba jest wielokrotnego użytku. Bardzo łatwo ją wymyć do następnego użycia. Bag-in-box to naprawdę dobre rozwiązanie do codziennego serwowania wina. Znajdzie swoje zastosowanie czy podczas domowych imprez, ale też przy ognisku czy na grillu. Kupujmy winopaki, róbmy wino w domu, cieszmy się jego smakiem. Pozdrawiam.